Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy przyglądali się bardzo ciekawemu zjawisku, jakim jest tragedia antyczna. Zanim jednak o samej tragedii antycznej, no to możemy sobie zadać pytanie i jednocześnie na nie odpowiedzieć, skąd wziął się w ogóle dramat, czyli skąd wziął się jeden z trzech głównych podstawowych rodzajów literackich. Otóż dramat wziął się z pieśni obrzędowych wykonywanych przez wyznawców Boga Dionizosa w czasie tak zwanych Wielkich Dionizji, tak? Czyli w czasie uroczystości poświęconych Bogu Dionizosowi. Z czasem pieśni obrzędowe ku czci Boga Dionizosa, zwane dytyrambami, do tego stopnia się skomplikowały, że nie tylko występowały osoby, które coś śpiewały, ale również pojawiały się osoby, które z tymi śpiewającymi wchodziły w dialog. Tak, czyli pojawiał się koryfeusz, przewodnik chóru, który to koryfeusz rozmawiał, tam cudzysłów oczywiście, rozmawiał z chórem, a więc narodził się dialog. A dialog jest przecież podstawową formą istniejącą w dramacie. A więc dramat antyczny ma swoje korzenie w rytuale religijnym. Kiedy sobie popatrzycie chociażby na dzisiejszą mszę w kościele katolickim, albo jakąkolwiek inną mszę, na przykład w kościele prawosławnym, to tam też mamy do czynienia z dialogiem, ponieważ mamy kapłana, który prowadzi mszę i coś mówi w kierunku wiernych, a wierni mu odpowiadają. Także jeżeli spojrzymy sobie na mszę świętą przez pryzmat dramatu, o jakim będziemy dzisiaj sobie rozmawiali, to msza święta jest przecież czymś, co bardzo mocno dramat przypomina, ale my jesteśmy w czasie mszy świętej jednocześnie aktorami i odbiorcami tej właśnie formy, powiedzmy, że dramatycznej. Dobrze, a co jest takiego istotnego, co jest takiego wyjątkowego w tragedii antycznej? No, była ona bardzo, bardzo, bardzo złożonym mechanizmem i teraz kilka słów o tych podstawowych wyznacznikach mechaniki tragedii antycznej. No to zacznijmy może od samego początku. Najprostszą kwestią, którą powinniście zrozumieć, jest zasada trzech jedności, która organizuje wydarzenia, o których czytamy albo które oglądamy, podziwiając tragedię antyczną. Czyli mamy po pierwsze jedność czasu, po drugie jedność miejsca, a po trzecie jedność akcji. Jedność czasu polega na tym, że wszystkie wydarzenia opisane w dramacie dzieją się maksymalnie w ciągu jednego dnia. Od wschodu do zachodu słońca nie przekraczają tej przestrzeni czasowej. O tym, co stało się wcześniej, albo widz już wie, ponieważ bardzo często dramaty antyczne były zbudowane wokół powszechnie znanych mitów, a więc widz doskonale wie, czym się rozpoczyna dany dramat, tak? Albo widz dowiaduje się o tym, co stało się wcześniej, z ust jednego z bohaterów. Po drugie, mamy jedność miejsca. Akcja dzieje się zawsze w jednym miejscu, w jednym budynku, w jednym pomieszczeniu albo przed wejściem do świątyni, do pałacu. W każdym razie bohaterowie nigdzie się nie przemieszczają, tak? Nie jest możliwe, żeby bohatera tragedii antycznej przerzucić gdzieś 100 kilometrów w lewo albo 100 kilometrów w prawo. Wszystko dzieje się w jednym miejscu. No i po trzecie mamy jedność akcji. Występuje tylko i wyłącznie jeden wątek. Wątek fabularny, tak? Czyli cała akcja tragedii antycznej jest skupiona wokół jednego wydarzenia, wokół którego krążą bohaterowie i próbują rozwiązać jakiś problem związany z tym właśnie jednym wydarzeniem. To jest bardzo ważna zasada trzech jedności. Po drugie, Grecy, jeżeli dobrze kojarzycie, wymyślili sobie taki bardzo siekierą ciosany podział dramatu na dwa konkurujące ze sobą gatunki literackie, czyli na tragedię i komedię. Jeżeli będziecie kojarzyć, to bardzo dobrze, znaczek, alegorię sztuki dramatycznej. Ta alegoria to maski dramatyczne. Jedna maska jest uśmiechnięta, a druga maska jest skrzywiona w takim wyrazie, w takim grymasie bólu albo cierpienia, albo smutku, tak? A ta pierwsza maska jest uśmiechnięta, rozbawiona. I są to dosyć czytelne przecież znaki tego, że albo w teatrze greckim można było pękać ze śmiechu, albo można było przeżywać różnego rodzaju dramatyczne wydarzenia wraz z bohaterami tragedii, tak? Czyli Grecy nie umieli łączyć ze sobą
tak jak to potrafił Szekspir, nie umieli złączyć ze sobą wydarzeń smutnych, poważnych z wydarzeniami zabawnymi, lekkiego, takiego zwiewnego tonu z tonem bardzo poważnym, patetycznym, dostojnym. Co z tego wynika? Otóż to z tego wynika, że Grecy wymyślili nam zasadę decorum. Zasada decorum polega na tym, że mamy dostosowaną formę do treści. Czyli najprościej rzecz ujmując, w tragediach antycznych poważni ludzie występują, mówią o poważnych kwestiach, poważnym językiem. Odwrotnie niż w komedii, tam mamy niepoważnych bohaterów, mówią oni najczęściej o kwestiach niepoważnych przy pomocy języka, który jest pełen niepoważnych zwrotów, potocyzmów, kolokwializmów, grubiańskich żartów. Ale my trzymajmy się tragedii. Zasada dekorum sprawia, że poważni ludzie, czyli królowie, kapłani, osoby wysoko urodzone, rozmawiają o poważnych rzeczach, takich jak los, przeznaczenie, przypadek, śmierć, obowiązki wobec państwa, obowiązki wobec rodziny, sens życia, tak? Mówią o takich poważnych kwestiach przy pomocy poważnego języka, czyli język w tragedii antycznej jest zawsze dostojny, poważny, patetyczny, podniosły. Tam nikt nie żartuje, tak? A więc poważni ludzie w poważny sposób mówią o poważnych sprawach. Kolejna bardzo ważna kwestia. Jeżeli posługujemy się słowem tragedia, no to musimy wytłumaczyć sobie, czym jest tragizm. Otóż jest to podstawowa kategoria tragedii antycznej. Tragizm jest to nierozwiązywalny konflikt równorzędnych wobec siebie racji. Wobec tego konfliktu zostaje postawiony bohater, który musi dokonać wyboru, ale ten wybór go zniszczy. Albo przynajmniej bardzo poważnie pokiereszuje. Jak to rozumieć? No to wyobraźmy sobie dwie wartości, które są względem siebie równorzędne. Tak, Grecy wymyślili sobie taką oto sytuację. Ja ją zilustruję przy pomocy przykładu, którym zawsze posługuję się na lekcjach. Wyobraźmy sobie kobietę w ciąży. No to jest dzisiaj w Polsce przynajmniej bardzo, bardzo łatwy do zlokalizowania przykład. Wyobraźmy sobie kobietę w ciąży, której życie jest zagrożone. W momencie, w którym urodzi dziecko, ona umiera, a w momencie, w którym decyduje się dziecko usunąć, ona będzie żyć, ale dziecko umrze. Nie można nie dokonać wyboru, ponieważ dzień każdy zbliża tę oto nieszczęśliwą kobietę do fatalnego rozstrzygnięcia. Wartości, które ma do wyboru, są dwie i obie są bardzo poważne, tak? To znaczy swoje własne życie albo życie dziecka. Jeżeli wybierze jedno, straci drugie. Jeżeli wybierze drugie, straci to pierwsze. I na tym właśnie polega ten konflikt tragiczny. Mamy dwie wartości, które reprezentują dwie potężne siły. I te wartości, wobec których staje bohater w tragedii greckiej, są zawsze poważne. To nie jest dylemat, co wybrać na wakacje, góry czy morze. To nie jest dylemat, co zjeść, spaghetti czy pierogi. Nie, to jest dramat polegający na sytuacji, w której znajduje się człowiek, który nie może nie podjąć działania. Jest zmuszony do tego przez okoliczności. Cokolwiek wybierze, coś zyska, ale coś straci. Najczęściej wybiera źle, ale on nie może wybrać dobrze. Cokolwiek by zrobił, przybliży go to do finalnej katastrofy. I na tym właśnie polega tragizm bohatera. Tak? Bohater zostaje postawiony w sytuacji koszmarnego wyboru. Nie może nie wybrać, a wartości, wobec których się ustawia, są równorzędne. I wybór jednej niszczy drugą. Wybór drugiej niszczy pierwszą. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o dramę, o tragedię antyczną. Opisując tragedię antyczną, musimy jeszcze kilka takich kwestii sobie poruszyć. Po pierwsze, znaczy to już może nie po pierwsze, po kolejne, tak? Pojawia się takie hasło jak hybris. Hybris po grecku oznacza pychę, dumę. Tak? Pycha to jest jeden z głównych grzechów w religii katolickiej, ale tak samo Grecy starożytni widzieli pychę albo przesadną dumę jako coś, co człowieka raczej czyni
grzesznym albo moralnie podejrzanym. Na czym polega ta hybris, ta przesadna duma? A więc jest to przekonanie o tym, bohatera, przekonanie bohatera o tym, że jest w stanie pokonać los, który został mu zgotowany przez siły od niego większe. Hybris to jest pycha, czyli samozadowolenie, dodajmy jeszcze, przekonanie o tym, że człowiek jako taka malutka kukiełka w konfrontacji z potężnymi, tymi nieprawdopodobnymi, koszmarnymi siłami jest w stanie sobie poradzić. Tak? To jest oczywiście fikcja. Człowiek nie jest w stanie sobie poradzić z miażdżącym ciśnieniem świata, ale bohater tragedii greckiej w pewnym momencie zaczyna zakasywać rękawy i zaczyna przygotowywać się do konfrontacji z siłami od siebie potężniejszymi. I to jest właśnie pycha. Czyli Grecy starają się nam powiedzieć, że lepiej nie walczyć z losem, ponieważ walka z losem prędzej niż się spodziewamy, doprowadzi nas do finalnej katastrofy. A czym jest ten los, z którym się człowiek musi mierzyć? Otóż ten los Grecy nazywali, określali słowem fatum, czyli inaczej mówiąc po naszemu klątwa. Klątwa jest to potężna, zła siła, która idzie jak cień za człowiekiem i prędzej czy później doprowadzi go do finalnej katastrofy. Fatum wisi nad bohaterami tragedii greckiej i pomimo tego, że osobiście nie zapracowali sobie na zło, które ich finalnie czeka, to nie ma możliwości, żeby przed tym złem uciekli. To jest niemożliwe. Według Greków, jeżeli klątwa, czyli to fatum, ta zła siła nad człowiekiem raz zawiśnie, to człowiek nie ma najmniejszej możliwości, żeby się spod tego jarzma wydostać. Tak? A więc hybris to jest pycha, czyli przeświadczenie mrówki o tym, że jest w stanie walczyć z lokomotywą. Tak? A fatum to jest ta lokomotywa, to jest ta klątwa, to jest ten zły los, który człowieka prędzej czy później zmiażdży. Tak? Kto ten los zły człowiekowi zgotował? Otóż bogowie. Tak? Bogowie w mitologii greckiej i w ogóle według Greków to nie były istoty miłe, sympatyczne, przyjemne w obyciu. To właśnie zasługą bogów są te wszystkie nieprzyjemne, te dramatyczne, te tragiczne wydarzenia, które dotykają ludzi. I człowiek nie może niczego zrobić, żeby zrzucić z siebie ciężar tej klątwy, czyli fatum. Dalej, dodajmy sobie, mamy jeszcze taką kategorię jak zbłądzenie tragiczne. Otóż bohater nie do końca w świadomy sposób doprowadza do przyspieszenia zła, które prędzej czy później na niego spadnie. Tak? Czyli próbując wygrzebać się z tej sytuacji, w jakiej został, w jakiej się znalazł za sprawą fatum, próbując wydostać się z tych lotnych piasków, z tego bagna, w które wdepnął, jeszcze szybciej się pogrąża. Tak? Czyli mamy do czynienia z sytuacją zaiście piekielną. Człowiek, który próbuje z wszystkich swoich sił, tak? Wykorzystując swoje wszystkie szare komórki, wszystkie swoje koneksje i możliwości, człowiek, który próbuje wydostać się z tej przerażającej sytuacji, w jakiej został za sprawą fatum ustawiony, to ten człowiek okazuje się jeszcze szybciej zrzuca na swoją głowę finalną katastrofę. Co jest przerażające w tragediach greckich, to jest taki moment, to mamy zarówno w Królu Edypie, jak i w Antygonie, to jest taki moment, w którym bohaterowi wydaje się, że wszystko zmierza do szczęśliwego finału. Zarówno w Antygonie, jak i w Królu Edypie mamy taką sytuację. Czyli krótko mówiąc, człowiek, bohater tragedii antycznej, znajduje się w tunelu i na końcu tego tunelu widzi światełko. Światełko w tunelu to jest frazeologizm oznaczający nadzieję w bardzo trudnej, w sumie beznadziejnej sytuacji. A więc ta nadzieja prowadzi bohatera i już ten bohater zdaje się, że może nabrać powietrza w płuca, nabrać drugiego oddechu i ruszyć, rozwiązywać problemy, które na niego spadły. Ale to światełko okazuje się być światłem
przednim światłem nadjeżdżającego w jego stronę pociągu. A więc Grecy są do tego stopnia perfidni, ci greccy wielcy tragicy są do tego stopnia perfidni, że dają na samym końcu człowiekowi nadzieję. Dają mu się uchwycić tej gałęzi albo liny, przy pomocy której bohater może wydostać się z tego bagna. Ale ta lina albo ta gałąź pęka i człowiek błyskawicznie upada i jego życie kończy się katastrofą. W jakim celu Grecy tak brutalnie traktują swoich bohaterów? Ci tragicy tak brutalnie obchodzą się z królem Edypem albo z Kreonem? No, chcą wywołać coś, co się nazywa katarsis. Katarsis to jest bardzo tajemnicza kwestia, którą wymyślili Grecy i katarsis jest dowodem na ich geniusz, na ich genialną intuicję związaną z psychologią człowieka. Otóż katarsis po grecku znaczy oczyszczenie. I kto się ma oczyścić? Nie bohaterowie. Widzowie mają się oczyścić. Widzowie mają się oczyścić z negatywnych uczuć za sprawą tego, że oglądają bohatera tragedii antycznej, którego spotyka coś złego. Ale w jaki sposób to oczyszczenie ma nastąpić? Otóż widzowie mają niejako w zastępstwie, tak, przeżyć to, co przeżywa bohater tragedii antycznej. Krótko mówiąc, oglądając upadek bohatera, z którym przychodzi im się identyfikować, przeżywają litość, czyli współczują temu człowiekowi, współczują, głęboko współczują temu człowiekowi, wykazują się tym ludzkim odruchem empatii, a po drugie czują trwogę. Trwogę, czyli strach przed tym, żeby im to też się nie przydarzyło. Żeby nie spotkało ich to, co spotkało króla Edypa albo Kreona. I skoro są w teatrze, przeżywają to nie samodzielnie, ale przeżywają to za sprawą istot, które odgrywają to na scenie. I wychodząc z teatru, amfiteatru, człowiek może odetchnąć z ulgą, że tym razem jeszcze nie przyszła jego pora na katastrofę. Katarsis polega na tym, to jest absolutnie genialne, katarsis polega na tym, że my przeżywamy czyjąś tragedię, która się nie wydarzyła. Wydarzyła się tylko i wyłącznie na scenie. Jest dziełem autora, jest fikcją literacką. Tak? Ale przeżywamy to w sposób tak emocjonalny i tak gwałtowny, jakbyśmy sami byli obiektem ataku tych mrocznych sił. Ale po zakończonej sztuce jesteśmy oczyszczeni z negatywnych emocji, dlatego że nie nas to spotkało. Tak jak płacz jest oczyszczający, tak jak krzyk jest oczyszczający, tak samo pójście do teatru dla Greka w starożytności miało być doświadczeniem niemalże terapeutycznym. I to są te najważniejsze kwestie związane z tragedią antyczną. Jest ich bardzo dużo, ale mam nadzieję, że ten mój króciutki wykład pomógł Wam w jakiś sposób zrozumieć tę niezwykłą mechanikę tragedii antycznej, która jest no iście genialną maszyną do wprawiania ludzi z jednej strony w dyskomfort, a z drugiej strony do leczenia ich z negatywnych emocji związanych ze sferą psychiki. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia.